z numerem 6 w drużynie zielonogórskiej Patryk Dudek. Przed nami start juniorów obu drużyn, inauguracyjny wyścig. Przypomnijmy, zaległego meczu drugiej rundy Centernet Mobile Speedway Ekstraligi Unibax Toruń Falubas Zielona Góra i od krawężnika Mateusz Lampkowski Unibax Toruń. Partneruje mu w kasku niebieskim z Polace Matej Kus. Zielonogórzanie to Patryk Dudek, dla którego jest to trzeci wyścig w najwyższej klasie rozgrywkowej, i Grzegorz Zęgota, najskuteczniejszy z polskich juniorów od początku sezonu, znakomita dyspozycja, pewnie awansował 25 kwietnia już do półfinału indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, to aktualny 7 junior świata. Matej Kus przed rokiem w Pardubicach był na miejscu 6. Lampkowski, Dudek, Kus i Zęgota. Dobry start, ciasno na pierwszym łuku, upadają zawodnicy. Tam to się wszystko układało i wszyscy czterej zawodnicy upadli niestety na tor. Patrzmy na to wszystko, co działo się tutaj na pierwszym łuku. Dosyć niespodziewanie wyrównany ten start całej czwórki zawodników i ten, który z tego grona jest chyba najbardziej utytułowany i w tej chwili w najlepszej dyspozycji, Grzesiek Zęgota, wygrał ten start, aczkolwiek nie aż tak bardzo zdecydowanie, ażeby uciec swoim rywalom. Został tutaj lekko trącony przez Patryka Dudka, którego wypychał Mateusz Lampkowski, startujący z pierwszego pola startowego, więc tutaj widzimy, jak Lampkowski lekko uderza Dudka, Dudek dotyka Zęgotę i Zęgota może, gdyby ten tor był szerszy i miał łagodniejszy ten pierwszy łuk, to może by przejechał dalej, ale całe szczęście, że położył swój motocykl na tor i praktycznie takim ślizgiem kontrolowanym dojechał do tej dmuchanej bandy. Mateusz Lampkowski, Dudek, Kus, Zęgota. Pierwszy wyścig, odsłona druga. Świetny start Patryka Dudka. Znakomicie także Grzegorz Zęgota i dość niespodziewanie, choć teraz wmieszał się pomiędzy dwójkę zielonogórzan jadący w kasku czerwonym Mateusz Lampkowski. Patryk Dudek nieoczekiwanie na czele stawki, za nim Lampkowski. Zęgota jest trzeci, teraz ostro naciska go Matej Kus. Kus jednak ostatni. No i radość kibiców z Zielonej Góry, których jest tutaj około 500, może 600, bo przygotowanych dla Zielonogórzan było 1200 biletów, połowa została sprzedana, więc liczymy, że około 500 kibiców z Winnego Grodu jest na motoarenie w Toruniu. No i oni mają powody do radości, bowiem ten najmłodszy w tym gronie, niespełna 17-letni Patryk Dudek, wygra swój pierwszy wyścig Speedway Ekstralidze, a teraz jeszcze o drugą pozycję naciska Lampkowskiego Grzegorz Zęgota. Zęgota czy Lampkowski? Lampkowski dowozi drugie miejsce, no ale jesteśmy świadkami ogromnej sensacji. Spotkałem w parkingu przed tym meczem mamę Patryka Dudka, Honoratę Dudek. Ona ściska kciuki, na pewno mocno się denerwowała po tym, co stało się w pierwszej odsłonie tego wyścigu, ale teraz pewnie radość jest ogromna. Patryk Dudek, niespełna 17-letni wychowany Falubazu Zielona Góra, wygrywa inauguracyjny wyścig tego meczu. No i któż mógłby się tego spodziewać, że w biegu czwartym, kiedy drugi start będą mieli Patryk Dudek i Mateusz Lampkowski, że to oni wyjadą do tego czwartego wyścigu. Przed meczem pewnie w ciemno można by było postawić, że Patryka Dudka zastąpi Grzegorz Zęgota, a w miejsce Mateusza Lampkowskiego być może pojedzie Matej Kus. O ile w drużynie zielonogórskiej taka pewność była, o tyle można było polemizować z tą obsadą, jeśli chodzi o pozycję młodzieżowca w biegu czwartym w drużynie prowadzonej przez Jana Zombika. Liderzy duetów po raz pierwszy na toruńskim torze: Grzegorz Walasek w kasku żółtym i Patryk Dudek ze strony Falubazu. Natomiast w drużynie Uniwaxu po raz pierwszy w tym spotkaniu Wiesław Jaguś, no i partneruje mu wspomniany Mateusz Lampkowski. To obsada biegu czwartego po trzech wyścigach zaległego meczu drugiej rundy
CenterNet Mobile Speedway Ekstraligi 9-9. Zwycięstwo na inaugurację pary zielonogórskiej, odpowiedź potem natychmiastowa Torunian i trzeci wyścig remisowy. Przed nami czwarta gonitwa, Walasek, Jaguś, Dudek, Lampkowski. Dobry start Grzegorza Walaska i dobrze także Patryk Dudek. Dudek, niesamowita szarża teraz tego młodziutkiego zawodnika. On jest na czele stawki. Spogląda na niego z zastanowieniem i zaskoczeniem Grzegorz Walasek. Teraz przyblokował Lampkowskiego. Wiesław Jaguś na ostatniej pozycji. Lampkowski teraz próbuje atakować Grzegorza Walaska. Cóż się dzieje na toruńskim torze? Juniorzy są na dwóch pierwszych pozycjach. Prowadzi ten niesamowity dziś Patryk Dudek, który jedzie po swoje drugie indywidualne zwycięstwo. Poradził sobie na dystansie z Grzegorzem Walaskiem Mateusz Lampkowski, a zupełnie przynajmniej w tej chwili nie radzi sobie na torze Wiesław Jaguś. Widać, że jednak odczuwa skutki tego upadku przed tygodnia z Wrocławia. Teraz Walasek poradził sobie z Lampkowskim, pojechał szerzej, jakby rozszyfrował ten pierwszy łuk. Teraz zabrał się do pracy, do pogoni za zielonogórzanami Wiesław Jaguś, ale tylko na tyle, żeby przedził Lampkowskiego. No i proszę Państwa, to jest super sensacja już tego spotkania. Patryk Dudek, który dopiero 20 czerwca skończy 17 lat, wygrywa drugi, kolejny wyścig na torze Mistrzów Polski. Dwa punkty Grzegorz Walasek, jeden Wiesław Jaguś, bez punktu Lampkowski. 5-1 wygrywają zielonogórzani, prowadzą 14-10. Krzysztof, ja za nie mówiłem. Trener gości wiedział, co robi, patrząc na pierwszy wyścig Patryka Dudka. Widział, jak doskonale wyszedł ze startu w poprzednim swoim wyścigu. I Patryk miał po prostu w tym wyścigu za zadanie to, ażeby zaskoczyć swoich o wiele, wiele bardziej doświadczonych rywali. Swojego kolegę z zespołu również, jak się okazało, na pierwszym muku przemknął obok Grześka Walaska po zewnętrznej części toru. Jechał dobrze, wygrał start, jechał płynnie, czuje ten tor bardzo dobrze. Nawierzchnia jest dosyć twarda, więc nie męczy go ten tor aż tak bardzo, więc to nie był chyba ostatni występ Patryka Dudka w dniu dzisiejszym.